Hej, 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 moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shira, witam was w kolejnym odcinku z Minecraft Legends. I od razu tutaj z miejsca, chodźcie, chodźcie, bo mi pozdychacie. Chodźcie, bo pozdychacie, już. Witam was serdecznie raz jeszcze. I kochani, no wracamy sobie do Minecraft Legends. Nie myślcie sobie, że ja tą gierkę sobie odpuszczę, bo naprawdę bardzo przyjemnie mi się w nią gra. Więc no, Minecraft Legends na pewno sobie do końca przejdziemy, nie martwcie się o to. Myślę, że możemy sobie porobić spawnery mszystych golemów i przynajmniej kilku sobie tutaj do naszej obrony ogarnąć. Okej, dobra. Ile mamy dostępnych? Sporo mamy dostępnych. Z 5 możemy sobie ogarnąć, dobra. No i tak, nie mamy niestety przejścia tutaj, więc musimy sobie bramę zrobić. Kto sobie nie pomyślał. Chyba da się to zrobić tu tak po prostu. Nie da się. Niestety się nie da. Ops. No, no, bez jej. Nie pchajcie mnie. Nie pchajcie mnie, przyjaciele. Na szybciorka sobie to ogarniemy. No i moi drodzy, dzisiaj niestety również krótszy odcinek. Myślę, że tak z pół godzinki sobie maksymalnie zagramy, więc też nie chcę tracić tutaj zbytnio... Przepraszam was, nie chcę stracić zbytnio czasu na pierdoły. Już sobie telefon wyciszę. Powiedział Shiro i teraz wycisza telefon. Okej, już dwoje rozsądku, dobra. No nawet nie będę robił tej bramy, chodźcie. Oczywiście jeszcze... Zabezpieczenia Windows jakiś mi wyskoczyły, kurde no. Ale nie wiem, dzisiaj normalnie jakiś zwariowany dzień. Dobra, mamy tu wieżę ogłuszającą, której na razie nie chcemy. Ale myślę, że tak, hordę zaradników możemy sobie tutaj pokonać. Mamy spawnera w razie czego. Jak tam z węglem stoimy? No tak słabo, z drewnem również słabo stoimy. Więc mam nadzieję, że nasze pecy troszeczkę nam tego drewna nazbierają. W tą stronę, w tą stronę. Lecimy. Horda zarodników jest być może tym, co najbardziej plugawi nasze nadziemie. Jest chaotyczna, szkodliwa i bezrozumna. Nie! Nie idź tą drogą! Walka z tymi piglinami będzie szczególnie nieprzyjemna. Tego się obawiam niestety, tamten się pali. W ogóle czekajcie chwilę, bo ja tam powiadomienie Windowsa głupie. Jest tu 3. Rozumiem, że nam nie pokażą dokładnie wiadomości o hordzie. Tylko to jest wielki, wielki zamek. No faktycznie, może być nieprzyjemna ta walka. No ale damy radę chyba. Może jeszcze nie w tym odcinku, ale... I 3 z 4 gwiazdek mamy poziom trudności. To w sumie też nie jest jakoś super. Dobra, redstone mamy. To jest już nocka. To jest już nocka, chyba jeszcze nie. Dobra. Mamy wieżę już na wstępie. Oczywiście robimy sobie schodki. Wbijamy. Tam idziemy skrzynkę spokojnie. O nie, palę się. Bijemy tam. Kupcie się na jedno. Ty, panie golem, ty to masz tu tłuc. No i w końcu ten samonerter zaczął walczyć. Mieliśmy 33, czyli jednego nam brakuje. Albo nam zabiło, albo nam brakuje. Nie, jednak nam brakowało. Chwileczkę, stół, co nam wypadnie pewnie
Lapis. Jeden alej budowniczy, świetnie. Ale w sumie was nie musimy nawet wyciągać. Kamienie na razie. Co, chodźcie z tej strony. Tu będzie bezpieczniej. Tyk i atakujcie to. To nie robią. No, atakujcie. Golemy sobie stoją i się patrzę, nie wiem. To jest, pod tym względem jest porażka. Ja sobie to creeper, ten sobie robi kąpiel w lawie. Tak? Nie, myślałem, że to kąpiel w lawie. Golemy, wy sobie tak tu stoicie, a wy mieliście walczyć. Wy mieliście walczyć. Emi zaczęły trochę tam szurać. Kamikadze. Są one wykonane z eterowych prodawek. Czyli zniżyliście 50 budynków piglinów w jednym świecie. Do 47, ale rozumiem, że tak. Mamy tu z pewnością creepery, których wolałbym nie mieć jednak. Bierzcie sobie creeperki. To tu. Czekajcie mi stąd. Wy musicie być takie nieznośne. ...41, nadal mam ich więcej niż powinienem. Wiadomo, zbierzemy sobie złoto, które tu jest. To wygląda jak węgiel, to jest śmieszne. No ale złoto zawsze się przyda. 24, tam są też creepery. Tylko jeden zombiek został. Dobra, creepery. Poszły mi stąd. I rozumiem, że nam tam ich porespiło. Tutaj możemy w każdej chwili bez problemu się cofnąć. Jest na razie bezpieczna. Miejmy nadzieję, że uniknie wygłodniałych oczu piglinów. Ta wioska jest atakowana. Idź do niej. Ale już teraz jest atakowana? Chyba nie. Może już teraz? Pewnie już teraz. Jak tylko zaraz wejdziemy, to będzie katastrofa z atakiem. Tak jak myślałem. Z tej strony atakują. Ale nam tu rozczochrały. Ale widać ewidentnie, że się to sprawdza. Tyk. Ej. Jak wy się tu zostałyście? To jest rozwalone, to jest rozwalone. Zbliża się więcej piglinów! Luz, luz i reszki. Tam jeden jest od środka. I się niestety nie wybroniło, no musimy zwiększyć troszeczkę szybkostrzelność tego wszystkiego. Może wtedy dopiero jako tako to się będzie bronić. Jako taką, który się dopiero będzie bronić. Nie idzie ich więcej. Nie ma tak budować struktury podczas ataku. Dobra. Atakujemy gnojków. Oj, trochę bolą. Trochę boli. Kutra serca. Atakujcie ich. Ja sobie odpocznę. Mam jedno serce tylko.
Idźcie do nich. Dobra, popadało, popadało. 28 mamy. Tam się jeszcze chyba próbują dostać. Tu się próbują dostać. Uczcie ich. I wpierdzie. Zobaczcie, że one są niewrażliwe, tak jakby na ataki, dobrze widzę. Dobra, są wrażliwe. Uczcie jadą. Tamte już tu poleciały. Jest tu 7, jednego gdzieś nam zostawiło. Gdzieś nam jeden został. Nie mam pojęcia, gdzie to może być. Skąd to strzela? Barakło jedne. Jeszcze są, tu się dostały. Pigliny wysłały posiłki. Nie za dużo tych posiłków. Dobra, 2 sekundy i kończymy z nimi. Role się odwróciły. Czas pozbyć się reszty piglinów. Doczyścimy ten obszarek. To dwóch. Git. Udało się. Bez problemu się udało. Inwazja odparta. 29 to zostało. Nie jest źle. Nie jest źle, mogło być gorzej. Jeszcze sobie tych pozbieramy tutaj. 26. No pewnie sporo też popadało, jeżeli chodzi o tych strzelających. Dobra, to jest gdzieś skrzynka. O, pięknie. Pięknie. Dużo hajsów. Hajsów. Dużo hajsów. Dobra, chcieliśmy zniszczyć te zarodniki tutaj. Tylko tak, jak to wygląda, jeżeli chodzi o mapę? Co może zamiast dać się po tej stronie? No wiadomo, tu są już te pigliny i tak dalej. Tu nas jeszcze nie było i tu nas nie było. Tak, to już całą mapę będziemy mieć prawie zwiedzoną, oprócz tego obszaru. Ten obszar teoretycznie też będziemy mogli sobie za chwilę zwiedzić. Więc tak, ja bardzo lubię eksplorację w tej grze. Okej. I idziemy w stronę tą. Na północ. La północ. I szukamy innych dziwnych rzeczy. Dobra. Na razie nic tu nie widać. Oprócz redstone'a, który... O nie, fuck. No właśnie, nic nie widać. Shira nic nie widzi. Standardowo Shira nic nie widzi. Ej, tu coś jest. Tu zmieni wierzchowca tylko. A może nic tu nie ma? Jest węgiel. Bodlancy. Czy nie widzę? Chyba tak. Jep, skrzynka, nawet dwie. Dalej zbierać, świetnie. Tu 85 pryzmarynu. No i mamy chyba max pryzmarynu. Teraz nie wiem, czy ja zbytnio nawet chcę się kierować dalej. Dobra, możemy się przejść na zachód. Przejdźmy się na zachód, bo tam nas chyba jeszcze nie było. Tylko nie brakuje exploringu jakichś cavesów i tak dalej, tylko na powierzchni. No ale cóż. No ale cóż. Cały czas pryzmaryn mamy w maksie. To co my sobie teraz ulepszymy? Tego nie wiem. Kaktusiki. Wiecie, robię obczo... O Jezu, znów nie zauważyłem.
Znów nie zauważyłem. Jak się człowiek skupia na jednej rzeczy, to tak niestety jest. Co tu jest? Tu coś było, tu coś było, tu coś było. Jest. Coś przeoczyłem. Coś przeoczyłem. Nie po tej stronie. O Jezu, jakie to są skarpy. Nie! Oczywiście DPS jak w Minecrafcie, czyli po jakiejś chwili. Widzę, że chyba nie tylko ja nawet. Te świnie nie doceniają, z kim są w wannie. Odwiedź je, a dostaniesz niespodziankę. No co, jakieś świnie w wannie? Pierwsi z dębu. Gdyby nie nasz stary przyjaciel, który sieje nasiona, w całym nadziemiu nie byłoby lasów. Najwyraźniej mają kłopoty. Czy zechcesz im pomóc? Oczywiście, że tak. Kolejny golem. Zombiaki jakie paralityczne. No i małe świnki tam się kąpały, faktycznie. Odblokowano pragolema z dębu. No właśnie, i ogólnie, jeżeli chodzi o tego pragolema z dębu... Tak, pragolem z dębu to starożytne... Już wiesz, jak przydatne mogą być twoje golemy z drewna. A ich inspiracją był pragolem z dębu. Teraz są po naszej stronie. Więc będą czuwać nad tobą i wszystkimi innymi stworzeniami tego świata. Dobra, tylko mi jednego pragolema brakuje. Gdzie on został? Gdzie został pragolem? Gdzieś poleciał. Ogólnie widziałem opis tego pragolema w screenie loadingowym. I ogólnie ten pragolem działa w ten sposób, że... działa trochę jak snajper, o tak. To jest lepsze określenie, nie jak że. A więc mamy w tej chwili snajpera, co może być bardzo fajnym sposobem właśnie na likwidację silniejszych mobów. Na likwidację silniejszych mobów. Kolejna skrzynia. Nawet dwie. Powiedz, że ten dioryt... Niby jest dioryt, ale my nie dostajemy chyba tyle, ile powinniśmy. Kurde, i teraz no muszę się cofnąć. Muszę się cofnąć. Dobra, gdzie jest ten golem nasz? Pierwszy. Pierworodny. Jest tam, dobra, widzę cię. Widzę cię. No to mamy trzy golemy. Świetnie. Dobra, jak te nasze ulepszenia? Co możemy sobie zrobić? Tu mi się nie da więcej. 400, 400, 100. A nie mamy złota. Nie mamy złotka. Wertki murarz. Jednorazowe ulepszenie daje 100% szybkości naprawy chaty stolarza, 50% szybkości budowy wszystkich struktur. O, to może być ciekawe. Zasięg aury struktur obronnych. Może nie byłoby to głupie. Podwójne. Mamy 800, no prawie 800, kurde, no prawie 800. No tak, moglibyśmy zainwestować sobie w chatkę stolarza. Już będziemy mieć 600, niecałe. W sumie moglibyśmy wtedy polepszyć te 3, 4. To 150 żelaza. I tutaj za kolejną stówkę. Więcej kamienia, lazurytu i pryzmarynu. Dobra. Tak zrobimy. Tak sobie zrobimy. Troszeczkę przymały moim zdaniem te ulepszenia są tutaj.
Nie można zbytnio poszaleć sobie. Teraz nad ziemię może lepiej przygotować cię do walki. Już nie przesadzaj. Do walki to jestem świetnie przygotowany. Teraz alejowie będą zbierać dla ciebie czerwienik na bardziej skomplikowane budowy. Alejowie mogą teraz przechowywać więcej zasobów dla siebie. Ej, a skąd ja mam tyle prismarynu, przepraszam bardzo? Jeszcze mi prawie 300 zostało? What the fuck? Zrobiłem tutaj to wszystko. No to macie 2, 4, 400. A nie, faktycznie. Jak ja to liczyłem? A, chatkę zbieracza miałem zbudować jeszcze. Ale to i tak mi jakoś więcej zostało. 2, 4, 5. 500 plus... No nie, to jak ja to liczyłem? Nie wiem, jak ja to liczyłem. Wtedy nie mam pojęcia, tylko nie mamy złota. No. Oh no. Niedobrze. Trzeba złoto ogarnąć. Ale to nie jest problem akurat. Robimy sobie w ten sposób, lecimy na hordy zarodników. Dobra, redstone. Przydatny. To jest w tą stronę. Nie, kwas zauważyłem. Tym razem widziałem. Tym razem widziałem. Tym razem się nie dałem oszukać. Przy okazji jakieś skrzynki tu będą? W razie nie widać. Golemy w ogóle sobie latają jak chcą. Latają jak chcą. Tam chyba kąpały się świnie. I szliśmy w tą stronę. Chyba jest. Ale wydawało mi się, że gdzieś w oddali widziałem jeszcze jedną skrzynię, po którą nie poszedłem. Dobra, tam węgiel kopią. Jest git. Jest ta skrzynia. Dobra, tutaj jedną faktycznie. Jest jedna, jest druga. Czyli nic nie straciliśmy. Alej budowniczy? Nie, 106 diamentu. Mech. Wiecie, ja sobie skanuję teren mniej więcej i tam chyba też widzę kolejną skrzynię? A, dokładnie. Widzę. Może jakieś złoto? Nazuryt. Niechętnie, no ale to już wezmę. Tylko lazurytu i tak jest sporo, więc... O, i kolejna skrzynia. Żelazo, świetnie. Widzę kolejną skrzynię. Stawka. Już. Gdzie ta skrzynka jest, że tak miło podświetla? Gdzieś tam dalej pewnie. Nie, dobra, to mnie nie atakujemy, nie atakujemy. O, tu jest skrzynia. Prismaryn. No fajno. Węgla mamy 450, więc też spoko. Co wy robicie? Widzicie, co oni robią? I w ogóle olewają moją pozycję, tylko sobie idą tam, gdzie oni są. Sobie sami chcą tak naprawdę. I w dupie ze mną. 304, 306, dobra. Jest.
No i kolejne złotko. Sobie to rozwalcie, ja sobie wezmę skrzynkę. No i właśnie złoto chciałem. No to w ogóle jakieś dzikie jest, dziwne. No. 34 jeszcze mi coś nie wzięło. Dobra, zróbmy sobie te schodki. Atakujcie te wieżyczki na górze. Widzę, że was to trzeba po palcu. Po palcu prowadzić trzeba. A, bierzemy i ciebie. A tutaj, panowie? Ja nie wiem, co oni robią czasem, naprawdę. No niszcie, to niszcie. Chłopaki zepsuli tutaj. No dobra, w sumie się pasuje. No wy co? Wolne? Od pracy dzisiaj? Jest tu, tu są kolejne golemki. Już nic nie było. Dobra, tu jest jeszcze kopalnia złota. Uuu, jak to szybko poszło. No to i stąd zbieramy. Jest to elegancko. No fajnie, 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 fajnie. Bardzo mi się podobało. Trochę złotka żeśmy nafarmili. A może jeszcze byśmy się gdzieś przeszli? Ja ich gubię, cholercia, no. Zobaczę, czy nie ma gdzieś tutaj ich. Jak nie ma, jak są. Jest tu dwóch akurat. Tyle, ile ich było. Stało jeszcze tutaj to przejście. Spokojnie, nie martwcie się, widzę, że już mamy zaraz koniec odcinka. No jeszcze się trochę przechodzimy tędy. O. Jedź to z tą stronę. Wiem, że one będą bardziej inteligentne i będą naprawdę do mnie uchodziły, ale widzę, że moby z czasem się po prostu gubią. Jak nie potrafią przejść gdzieś dalej, no to się odrywają, tak jakby od naszego. Wygląda na to, że twój wielki przyjaciel został w tyle. Nie martw się. Daj im trochę czasu, a spotkają się z tobą wszędzie tam, gdzie płyną wody źródła. Yes. Znowu go zgubiliśmy? Nie. Znowu go zgubiliśmy, świetnie. On to jest udany. Znów prawie wpadłem. Znów prawie wpadłem w te kolce. Dobra, ale tam już byliśmy chyba, tak? Po części tak. Po części tak. Tu skrzynka też już jest wzięta przez nas. Nic dalej już nie było. Że ja nie zauważyłem tej miejscówki tutaj? Coś dziwne. To jest coś dziwne. Dobra, to już jest tylko redstone, ale redstone'u w sumie nie mamy. Jeśli nie mamy pól. A tu ten dzwonek. Ja go chcę.
No wezmę dziada. Nie, nie zmień wiesz pod tym. No ty. To było to, tak? Tak. No też nam został wschód tak naprawdę tylko i wyłącznie. Kurde, jeszcze tego peca nam wzięło. Czy peca mąta? Nie pamiętam. Taka pogoda, rozpadało się. Bronić trzeba. A, bronić trzeba. Lazur, rytusz full. Oblężenie będzie spoko. Wow. To niebezpiecznie się chyba robi. Tu nas na pewno jeszcze nie było. Ciekawie, ciekawie. Ducha sawanna. No i mamy kolejny znacznik. Golem czy mąt? Czy wieża? Na czubku tej kamiennej iglicy coś błyszczy. Trzeba to sprawdzić. Właśnie coś tak słyszę, że błyszczy. Słyszę, że błyszczy. To powiedział Shiro. A pamiętajcie. No bez jaj. Skocz. Skocz. Nie wskoczysz, nie? Oczywiście, że nie. Ale tu się nie dostawiać nic. Nam parkury robił cholernicy jedni, no. O nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Dobra, nie. Dobra, wy panowie zostańcie tu. Bo mi przeszkadzacie w większości. Ty mi też nie jesteś potrzebny. Czemu ze mną latasz? Ach, pierwsi z cegły. Chronili nas przed żywiołami podczas budowy świata. Pamiętam, że mieli pięknie rzeźbiony szmaragdowy rdzeń, który... O, wypadł. Przydałaby się im twoja pomoc. No ale i tak tego nie zrobimy w tej chwili, bo nie mamy złota. I tak dupa, i tak dupa. Dobra, ale wychodzi na to, że... Zanim... Ta wioska jest na razie bezpieczna. Miejmy nadzieję, że uniknie wygłodniałych oczu piglinów. Ci osadnicy potrzebują twojej pomocy. Ta wioska jest na razie bezpieczna. Miejmy nadzieję, że uniknie wygłodniałych oczu piglinów. Pigliny sieją spustoszenie w tej wiosce. Aha. No to świetnie. No to świetnie. Moi drodzy, ale... No co to jest kolejna... Ciągle inwazja hordy? A co to za horda, przepraszam bardzo. My tu ostatnio mieliśmy atak. Dobra, bo wy tam mi przeszliście delikatnie mówiąc. Ale no i tak trzeba im wyjść na cegie. Jest masa świn. 8 minut. Odcinek chciałem skończyć, bo ja dzisiaj muszę wcześniej wyjść. Jak widać, nie dane jest mi dzisiaj wcześniej skończyć. W twoją stronę zmierza nowa fala piglinów. Jak widać, nie dane jest mi dzisiaj wcześniej skończyć. O, fala piglinów. Wykopali piglin. No jak ustawka? Kolejna fala? Mi niepotrzebny łuk, żeby w pierdy spuścić. Ale co, kiedyś uleczymy? Pyk, pyk. Zobaczcie, no i nie reagują w ogóle. To jest tak... jowe AI. Naprawdę. Dramat. Gierka fajna, ale jest słaby. Będzie tam więcej piglinów.
Co tu się dzieje? Tak więc tego stolarstwa nie ulepszyłem chyba. Co tu się dzieje? Czemu wy tu stoicie? Co wy tu robicie? Tu się nie robi zbyt ciekawy. Dowalić im. Czym ty jesteś? Żyd ninja? Wow. Nic nie robię. I po piglinach. Nadciąga kolejna grupa piglinów. Dobra, lecimy tą kolejną grupę ogarnąć, bo tam już naprawdę się źle dzieje. Dobra. Jaki trzeba ogarnąć. To 5 minut, kurde, to jest dużo. Ja wiem, że najbardziej w grach nienawidzę czasówek. Naprawdę, mega nienawidzę czasówek. Golem siadł? Nie. Mario, uspokój się. Wow, jaka tu jest horda. Jaka tu jest horda. Ja pierdzielę. To jest dramat. Niewesoła sytuacja. Piglinów ciągle przybywa! Zombie. Dobra, 33 mamy. Dużo już nie zostało w sumie. Dory nam też nie rozwaliły jeszcze nic ważnego. Dobra, tam ich nie ma. Tutaj sporo. Dalające po tołach, najgorsze. Niszcz się wygląda. Zbity? Jeszcze nie. Jeszcze się nie poddają. Spodziewaj się nadejścia posiłków piglinów. Ja cały czas tego spodziewam. Cały czas się tego spodziewam. Dobrze, że one tego pyzmarynu z nas nie dostają, zniszczone budynki. O, to były jeszcze nasze. Strzelający do otajstwu. O. Kolejna horda idzie niestety. Dobra, zabieram was. 33, to jest 34, dobra. Lecimy dalej, lecimy dalej. Spinia. O nie! Widzę, spokojnie. Zbliża się więcej piglinów! Widzę. Stawcie Titanika, nie wyciągajcie go.
wpadli. Dobra. Jadło. Już są pigliny. Minuta. Golem nie może przejść, biedny. Zablokował się. Jakbyś kurwa nie mógł tu sam przejść. W tym bale. Ciekaw, czy kiedykolwiek dostaniemy tutaj ulepszenie naszej postaci, tak jakby wiecie, własne, jakiś, nie wiem, nowy miecz, czy pancerz, coś takiego. Ciekawe bardzo. Dobra, chyba już koniec, tak? 5 sekund. No to już sobie odpuścimy, tak? Tam się tłuką. Teraz pogoń resztę tych piglinów. Pogonię, spokojnie. A, już tylko 2 sztuki, 1. Udało się. Jeśli chciał skończyć odcinek, to mu się nie udało. No i voilà. Nowe nagrody ze skrzynki. Co mi tam dacie? No. Powiem wam szczerze, że nawet. Ale definitywnie musimy sobie ogarnąć lepsze naprawy tego warsztatu, bo to też jest dosyć słabe u nas i dosyć to mocno kuleje. Moi drodzy, ale... No i tak jest przedłużony odcinek o kolejne 8 minut. Miałem skończyć 30, a jest 42. Więc standardowo u mnie nie wszystko idzie zgodnie z planem. No niestety, tak czasem bywa. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach Minecraft Legends. Trzymajcie się. Hej.